Zobaczmy, na czym stanęliśmy ostatnio. Magazyn ciężarówek. Okej, okay, wróciła mi pamięć. Więc trwa patologia. Mianowicie straciłem dwa pojazdy, próbując wyciągnąć... Tak, powtórzmy. Niedaleko stąd. W drodze do Tamy znajduje się zjazd. Moment, moment. Wydawało mi się, że zostawiłem tutaj. Tak, są ciężarówki. Jest Chevrolet taki. Bez... Coś jest nie tak. Moment, 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 moment. Coś tu nie gra. Mam nadzieję, że Epic nie zrypał mi save'ów. Żeby zatankować ciężarówkę. Nie, nie, nie chcę iść tą drogą. Chcę ją wyciągnąć na chama. No, zaraz, dostać na wyspę Sherman, przyczepę z plandekami bocznymi. To nie jest mój ten... Moment, moment. Ja teraz zastanawiałem się nad kwestią... to było naprawianko. Tak. Ale możliwe po prostu, że ten zbugowało. I zgadza się, tu jest ciężaróweczka. Tam są, powiem więcej, tam są dwie ciężarówki, w tym jedna do góry nogami. Jest pan Rafał na Facebooku. Okej. Więc naprawianko. O co chodziło, że było takie wielkie poruszenie na czacie w sprawie tej misji? Bo jakoś nie wydaje się nadzwyczajna. To znaczy z... Żeby zrobić barrel rolla. Już robiłem to wielokrotnie. To jest mój podstawowy problem, podejrzewam. Okej, okay, tu jest skrót. Nie, skrót jest dalej. Że ciężaróweczka ponoć dobra. Ale ta ciężarówka nie idzie do mnie. Ona idzie do pana, który wynajął mnie celem wyciągnięcia ciężarówki. Okej, tu jest ten słynny... Moment, i tu powinna być jedna z moich ciężarówek. I to mi się nie podoba. Moment, moment, moment. Chevroletik tutaj. Jak do tego doszło w ogóle? Tak z ciekawości sprawię, co się z nim stało? Skończyło się paliwko, tak? On tu miał jakąś misję? Kurde, nie pamiętam nic, jak do tego doszło. On odtankowywał, dobra. Czyli on może najzwyczajniej w świecie wrócić do bazy. Natomiast pytanie... Brakuje jest gdzieś jednej ciężarówki, tak?
Zaraz. Info o pojeździe. Przyczepa serwisowa. Tu. Can Marshall. Który tam robił za... Czy nie ma na innej mapie? No właśnie... Ona na stówę ostatnio skończyła na dachu. Tam obok, gdzie jestem. Okej, zbieram swój sprzęt, swoje zabawki. Alaska? Czy możliwe, że aż tam się ten... Kodiak? Kodiak to jest coś antycznego. Teraz co ja z tym robiłem? Że Kanto Chitowos. Absolutnie tak jest. Okej, to jest ta jedna z tych pierwszych ciężarówek. Pamiętam to miejsce tutaj. Podejrzewam, że się odbugowało. Okej. To ty? Moment. Tak, to ty! Co on tutaj robi? To jest jakiś bug. Co jest tam? Moja najlepsza ciężarówka z giga wyciągarką. Tak? Napęd na cztery koła. Nie, zaraz. Coś tu przerażająco śmierdzi. To nie ona. Flitstar to był, dziękuję. Okej, gdzie jest Flitstar? Pojechałem do Rosji nim? Nie. Transstar. Zapora. Aha, bo są różne miejsca w garażu. Czyli jest sugestia. Że ten... Okej, jest tutaj. Dobra, jest takim cudem tutaj. Dobra, nie wiem, czy za bardzo jest sens się nim przejmować. Śmieszne, nie? Nie chcę jechać. Dobra, to, to chciałem to zrobić, to jest rzeczywiście głupie, to tutaj wjechanie, ale liczę, że tędy wyciągniemy koleżankę ciężarówkę. Jezu, jaki to jest koszmar, jeśli chodzi o to przenikanie się obiektów. Podobno w tym tygodniu mieli obwieścić, kiedy się pojawi ten gigapatch. Okej. Okay.
Teraz tylko wyjechać, wyciągnąć tą drugą ciężarówkę i, jak to się mówi, voilà. Aczkolwiek no, muszę przestać z komplikowaniem sobie życia, bo faktycznie jakby się naprawiło tą ciężarówkę, to powinno być trochę łatwiej. Nie wiem skąd to mam, że tak sobie utrudniam. Mi się wydaje, że wtedy jest gra ciekawsza po prostu. Tak samo jakby zatankować, nie? Że w książce nie naprawiali. Coś w tym jest. To co tu się odwala. To co ja tu odwalam, to jednak coś nie zwalajmy tego. Tak nie powinno być. Tak, odkryłem, kto jest moim największym wrogiem. Tak. To jest prawda, niestety. Ojej, ojej. Okej. Okay. Spójrzcie na to. Że utrudniam sobie życie. Ale o to chodzi, tak? Nie może być. Nie po to gramy w gry, żeby to było samograj, tak? Chcemy, żeby było wyzwanie, tak? Niektórzy grają dla dobrej zabawy, a niektórzy grają, by coś. By stawiać sobie wymagania i im sprostać, tak? Mi się wydaje, że o to chodzi. Uwaga, zatankuj. Silnik jest zepsuty, więc szybciej wycieka paliwo. Że nie ma sensu. To samo mówił pan Rzodkiewka, jak mówił, żeby nie jechać przez jakieś tam miejsce takie patologiczne. Dobra, teraz tylko tak. Przełączyć się na legendarnego Fleetstara i skończyć pracę. Że silnik jest zepsuty i nie odpali. Nie, no, silnik jest dobry, tylko z tego co rozumiem, bak jest uszkodzony. A mniejsza z tym. Weźmiemy ciężarówkę, która lepiej sobie radzi w błotku. Wyciągniemy dwie ciężarówki i tyle giga. Że pan Rzodkiewka chciał, żeby bułki dojechały ciepłe. Myślę, jak podpowiedzieć to. To nie jest tak, że on miał rację na swój sposób, tak? To jest piękno tej gry, że każdy może sobie kreować świat wedle swoich zasad.
Tutaj moim zdaniem jest to nieważne, że na przykład dzieci, którym dostarczamy bułki, umrą z głodu. Ważne jest, że bułki dostarczymy uszkodzoną ciężarówką. I to będzie stanowiło wyzwanie dla kierowcy. Tak? To jest kwestia po prostu priorytetów i ten. Zasad. Tak? Albo coś będzie łatwo, albo coś będzie dobrze. Że odbanować. Kogo? Ale nie było banów żadnych, Jezu. Ja nie zbanowałem nikogo od bardzo dawna. Jezu, Rafał pyta, czy jest aplikacja Facebooka, co pozwala odtwarzać w te strumyki. Jezu, nie wiem, naprawdę, jest mi bardzo przykro. Tak, teraz ocieram się tymi środkami od Marka Zuckerberga i mówię, że jest mi przykro, tak jest prawda. Chciałbym, żeby wam działało tak dobrze, jak mi działa współpraca z Markiem. Nie wiem. Okej. To miejsce. Mamy gigalinkę, dodajmy. Postaraj się do widza i pisz do Marka, czy ma apkę. To jest prawda, powinien tak zrobić. Marek odpowie, że... Boję się, że mi nie odpisze. I to jest coś, co może mnie trochę zniszczyć psychicznie. Czekaj, że Mirosław Bałcat zbanowany. No ja właśnie nie mam z tym nic wspólnego. Nie wiem, co się stało. Podejrzewam, że jak zbanowały go inne siły niż ja, to... Sprawa jest poważna. Zasady czatu to są. To nie jest coś, co można łatwo lekceważyć. Jezu, zaraz. Aha. Okej. Kurczę, no nadal brakuje się centymetra. Okej, już będzie. Ale gra oszukuje. Podaje, że można zahaczyć, ale nie można. No właśnie, tak, że myślał. Co oznacza, że musimy tak, zmienić pojazd. Okej, dzieją się jaja, bo gdzieś działa wyciągarka i nie mogę pod... Nie, teraz mogę podjąć wyciągarkę, czyli... Ktoś mówił o HDS-ie. HDS to jest nazwa tego dźwigu? Co ona oznacza? Ja tej terminologii profesjonalnych kierowców ciężarówek nie znam. Hydraulik? Co? Hydraulik? Coś tam, nie? Hydraulik... Dosięgnąć system. Dźwigu użyj. Pamiętaj o zmianie kamery. Ja pamiętam o zmianie kamery, ale zmiana kamery nie pamiętała o mnie. A teraz nie mogę patrzeć na górę. Czy jadę w kierunku jakiegoś elementu? Wyciągarkowego. Hydrauliczny dźwig samochodowy. Wow, dziękuję, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to jest po angielsku, a brzmi super. Bardzo ładna nazwa. Zmień pojazd. Fleet start, co?
Dobra. Dźwig. Ostatnio tak było i się źle skończyło. Okej. Koszmar. Tak, jechać następną. Stworzyłem koszmar tutaj niestety. To jest miejsce moich grzechów. Moje piekło. Może krajobraz postapo. Tak, to nie, znaczy ta gra jest cała postapo. Ale no... I to jest straszne, strasznie źle się z tym czuję. Czy można trąbić? Tak. Tak. Ktoś nie wiedział, trąbienie jest. Nie można przeciągać klaksonu. To jest moim zdaniem słabe. Następnie mogę robić wyścig z garażu do tego miejsca, do tamy. Może dobra okazja do sprawdzenia dużego dźwigu. O, duży dźwig, co? Najgorsze, że prezes masz rację. Ale mam przeczucie, że to są cheaty. Tak, jedna ciężarówka na ludzi, druga na potwory. To jest piękny cytat. Duży dźwig, co? Jak teraz... Co ja wierzę? Może jest duże ryzyko, tak? Z dużym dźwigiem przychodzi duża odpowiedzialność, tak?
Jak wiele ciężarówek tam można wrzucić? Kusi mnie, żeby dorzucić te dwie stare, które jeszcze gdzieś znalazłem. Czy w tej grze są traktory? Nie odpowiem. W sensie coś mocniejszego do wyciągania chyba jest. To miejsce. Jest kawał dobrego miejsca. Ja nie wiem, czy nie zacząć się integrować z ludźmi powoli. I zaprosić kogoś z jego własnymi ciężarówkami. Jezu, nie lubię, jak oszukuje mnie gra, mówiąc, że zaczepiło. A widzicie, nie zaczepiło. To jest najgorsza rzecz, jaką może zrobić gra, oszukiwać mnie. Okej, zastosujemy punkt podparcia, który tu widzicie. Tak, uwaga, okej. Udało się. Jezu, co tu powstało? Widzicie te dwie dziury? O Boże. Tam się dzieje coś bardzo złego, krótko mówiąc. Okej, teraz chcę pociągnąć za dobre miejsce. Żeby... No właśnie, tylko kurczę, nie znasz, jak mi gra oszukuje. A ona mnie oszukuje. Dzieją się niesamowite rzeczy. Wow, dochodzi do uszkodzenia silnika, którym się nie przejmujemy kompletnie. A, da się to zrobić. Okej.
Myślałem, że muszę mieć odpalony silnik. Ale to powinno teraz sprawić, że po podpięciu wyciągarki powinno dojść do jej ustawienia. Tak, na no trochę oś się nie zwrot dobry, tylko kierunek jest nie ten. Jestem trochę zły moment. Okej, na szczęście zawisłem tutaj. Nie, tu powstała jakaś Zaraz, mówiliście o czym? Moment. To było jakieś hasło. Duży dźwig, tak? Duży dźwig, co? Okej. Duży dźwig. To sto? Takie tanie? Kogoś zabić tym dźwigiem. Duży dźwig, co? Czuję się jak rycerz z lancą, w sensie kiedy walczyli na kopie. Mam nadzieję, że te nóżki służą do chodzenia. Sorry, z wrażenia aż... Dobra, czy to potrzebuję? Myślałem, że... Zobaczmy. Tak, Viagra przestała działać. No nic, dobra, jest potencjał. Oj, sorry, paziątko mi spadło. Muszę odbierać tylko telefonik. Sekundę. Okej, przepraszam najmocniej.
Że Marek dzwoni? Nie. Jeszcze nie przynajmniej. Dobra. Czas w końcu zająć się tą sprawą. Co Marek chciał? Coś Marek chciał swoją drogą. Ale to nic na teraz istotnego. Muszę zobaczyć, jest jakaś aplikacja Creator na Facebooka. Kiedy Marek przywraca kontrolę? Cały czas Marek wszystko wie o tobie, nie? Nie wiadomo, co teraz będzie, tak? Bo jest troszeczkę szaleństwo wśród firm, które chcą się połączyć z cierpiącymi osobami w Stanach, tak? Bo to jest kraj, gdzie... No, który się liczy, tak? Tam wiadomo, Hongkong to jest do odstrzału i tak dalej, to są dzikie, dzikie, ten Afrykę też nikogo nie obchodzi. No, ale w Stanach ludzie mają pieniądze, tak? Więc ten... Trzeba się postarać. No i nie wiadomo, czy coś tam nie odwali, czekamy. Nvidia chyba odwołała streamki. Zobaczymy jak reszta. Teraz tak, jak to podejść mocno? Wow. Te nóżki widzieliście jak wyskoczyły? Ciekawe. Dobra, pierwsze pytanie brzmi, jak długie to jest? Potestujemy na koledze tutaj. Kamera jest koszmarna, ale... Coś się dzieje. Zaczep, odłóż, te... okej. Kurde, ten duży dźwig, no on jest taki słaby. Mało imponujący, powiem tak. Teraz, kotwice były wyłączone cały czas? Dobra, na tej osi nie powinieneś problemów. Ręczny. Kotwice. I teraz tak. Wyciągam. Tyle? To wszystko? Nie mogę chwycić w środku. Patrzcie, co tam się dzieje z tą ciężarówką. Przecież to z nie po Bożemu się tam dzieje. Stworzyliśmy antygrawitacyjny napęd. Nie wiem, to jest...
Jakby jakieś kable są, nie? Okej, okay, to jest imponujące. Zapewne... Jak zwolnimy teraz... At least 4 feet. W którym się puszcza. A. Okej, okay, jeden jest. Teraz czas na cyrk numer 2. Że tyłem do urwiska jest bardzo mądra rada. A jeszcze nie chce mi się obracać tak naprawdę. Ciekawe, chcę jeszcze pić tutaj. Ale nie chcę jeszcze pić tam. Okej, zróbmy tą wersję do tyłu. Że tyłem stracę podparcie. Absolutnie tak by było w rzeczywistości. Ale mam przeczucie, że tutaj ta gra się rządzi innymi prawami. O, ciekawe, zahaczyłem tym na górze. Podczas nawracania, śmieszne. Wykorzystam teraz swój nadludzki intelekt. Patrzcie na to. Uwaga. Okej. Okay. To powinno mi umożliwić łatwiejsze manewrowanie w tym ciężkim czasie. Coś tam się dzieje. Mi się wydaje, że w przestworzach trwa jakaś walka. Mam nadzieję, że to drugą ciężarówkę ułożyłem bardzo ładnie. Nie. Dobra, dużo już wiemy. Jestem trochę rozczarowany, co prawda, tym dźwigiem, ale no, może będzie lepiej. Okej, okay, Emil ma urodziny. A nie, no wszystkiego najlepszego. Przepraszam, nie zwróciłem uwagi. Tak? Jest tutaj z nami? Bardzo ładnie. Z każdym dniem coraz bliżej, nie? Ja się zawsze zastanawiam, jak to będzie. Czy no, prawdopodobnie, jak to jest nie istnieć?
Czy to jest tak samo jak zasypiasz, kiedy umierasz? Czy jest coś się jednak dzieje? Mi się wydaje, że to jak tak zasypiasz. Tylko, że jak śpisz, to jednak śnisz, tak? Więc jakaś świadomość ciebie istnieje. Ale. No jak umierasz, to raczej już nie. Prawda? Tak samo zanim się urodziłeś. Kurde, no tak może być, no. Tylko, że możesz ten, nie pamiętać jak było. Znaczy nie, no bez stóp, nie gadajmy głupot. Dobra. Weszła faza. Czekaj, 3 lata przed urodzeniem. Że jak nie pamiętasz snu. Ja zawsze nie pamiętam snu. Miałem ostatnio sen, bo mnie obudzili w nocy. Śniło mi się, że kupiłem penthouse. Miał basen i mały ogródek. Tylko najgorsze, że sąsiad miał. Miałem sąsiada w tym penthouse, który hodował tygrysy. I tygrysy uciekły i goniły nas po domu. Trochę jak scena z tego, z parku rejskiego, jak raptory uciekały. Nie, nie, nie. Sorry, zagadałem się. Nie było gdzie uciec. Zdajcie sobie sprawę, penthouse to zwierz budynek na ten, na wysokości. Nie? Nie wiem, kim był sąsiad. Nie oglądałem tego popularnego serialu czy filmu o tym Tiger kimś tam, okej? Okay? Więc nie wiem, skąd się to wzięło. To były czerwone te. Tiger King, właśnie, nie oglądałem tego. Aczkolwiek widziałem memy i widziałem podobiznę gościa, więc możliwe, że stąd się wzięło. Najgorsze, że tam doszło do sceny, że pies się gdzieś ukrył pod... w takim miejscu, gdzie tygrysy próbowały go dosięgnąć łapą. Przeżył, ale potem jak się go głaskało, to mu się włączało PTSD i wytrzeszczał oczy. I bardzo było mi szkoda psa po tym wydarzeniu z tygrysami. To jest chyba cała historia. Ze snu. Jak się wyciągało łapę, bo leżał koło ciebie, żeby go pogłaskać, to myślałem, że to tygrys cię głaszczy. Chcę go dosięgnąć. Trauma tygrysia. A to jest tylko sen jakby co, okej? Okay? Więc spoko. O czym gadam? Gadamy o snach, bo Emil ma urodziny, więc... Urodziny to jest z każdym dniem coraz bliżej śmierci, tak? Znaczy, możliwe, że nauka coś odkryje, tak? Śledzę ten Reddit Longevity, czyli o przedłużaniu życia. On się może nazywać równie dobrze foliarstwo 200%. Tam ludzie powtarzają w kółko o wydłużaniu telomerów i tak dalej. Więc jest ten... Więc jest ogólnie komediowy. Tymczasem, 10. podejście do wyciągania samochodziku, który tam się nie powinien w ogóle znaleźć, tak? To jest mem z Marylą Rodowicz w windzie. Ponieważ wyciągam wnioski ze swoich niepowodzeń, ale teraz tyłem. Śmieszna sprawa, nic nie widać. Jeszcze mi gość świeci długimi. Tak, wydłużanie innych członków. To było gdzieś tu chyba. To powinien być krzyże po... Jak przy drogach są krzyże, to też powinien być krzyże. O, jesteśmy blisko kolejnej.
Tak, las krzyży tu powinien być. Znowu coś nie wyszło, nie? Zastosujemy jednego cheata, okay? Jakby coś to tego nie widzieliście. Mianowicie... Szósta, gdzie to podaje czas? Okej. Okay. Nie widzieliście tego, dobra? Zmieniłem pory dnia. Załóżmy, że kierowca... Najzwyczajniej w świecie, no poczekał, tak? Mogło tak być, absolutnie mogło. Już widzę, co chciałem zrobić i z czym walczę. Że kierowca zasnął. Tak, tak. Są takie przypadki. Uwaga, najtrudniejsze to tutaj zjechać. Ok, jesteśmy w tym pięknym miejscu. No i co prostego? Żurawik, transokotwiczki i teraz tak, zaczepimy tylko o właściwe miejsce. Kurde, czy mogę zmienić miejsce zaczepu? Bo mi się wydaje, że nie mogę niestety. Robi się śmiesznie. Tam się dzieje coś dziwnego. Jezu. Nie, nie, nie. Ja chciałem zmienić kamerę. O, właśnie. No, chodź. Patrzcie, jak się tam zatrzymał skurczybyk. Papier pyta jak Hiroshi 4, bardzo fajni. Przerwałem i wróciłem do głupich ciężarówek, bo jednak są dla mnie te inteligentniejsze. A jak zaczniemy kręcić, możemy obróć ładunek. Ciekawe jest to obracanie ładunkiem. To uwaga, to jest trudny manewr. Czyżby... Okej. Tu się dzieje coś pięknego. Jakby co? Teoretycznie, powinniśmy mieć możliwość zaczepienia go teraz gdzie indziej. Kamera, jakby zwróćcie uwagę, że nie chce się przesunąć w prawo. Ale dlaczego? Zepsuło się? Nie rozumiem tego, co się teraz dzieje. Nie mogę kręcić w prawo. To jest tak w NASCARze?
że mogę najechać na to kółko. Enrique, mówisz, że można myszką, nie? Że myszką lepiej w to grać. O Boże. Jezu, nie, tryb żurawia. Nie rozumiem, czemu nie chce się skręcić w prawo. Zróbmy takie coś. Wycofajmy się z tego. Przywróćmy żurawia. Teraz wejdźmy w tryb żurawia. I nagle mogę. Okej. Okay. Że gram w to napadzie. Wydawało mi się, że będzie lepiej. Ale podejrzewam, że napadzie mało kto to testował. Co się dzieje w świecie tej kamery, to jest makabra jakaś. Czyli tak, przewrócenie żurawia przywraca od razu kotwicę. Warto o tym pamiętać, bo to są duże, duże problemy. To będzie śmieszne. Nieźle. Okej. I teraz tylko... Jesteśmy już bardzo blisko. To już jest prawie endgame tej misji. Tak? Zrobić to i... no i Fajrant. Teraz nic, tylko wyciągnąć. Jezu, wiem, co tu się dzieje. Prawą gałką wyciąga się i chowa w trybie żurawia te podpórki.
Ale też zmienia się kamery, dlatego jak potem wychodzę z trybu żerawia, to mam zmienną kamerę. Tak. Wchodzimy teraz w tryb żurawia. Włączamy kotwicę. I... Tak się... Uwaga. No nie. A mam dziwne przeczucie, że to będzie okrutne, jak się okaże. Że teraz jak dam wyciągarkę, to podepnę wyciągarkę! O Boże! Podepnę i nie podepnę, bo widzę, że jednak trochę oszukuje gra, ale... Nie no, wyciągarka. Ten duży żuraw to jest olbrzymie rozczarowanie. On pewnie się przydaje do jakichś takich pierdółek dla casuali. Lepiej działał ten taki żółty montowany zaraz za kabiną. Ten cały, jak to był? Przenośny dźwig pneumatyczny dźwig PD samochodowy? Pneumatyczny dźwig z coś tam? No spójrzcie na to. Teraz ja go puszczę. No trochę się stoczy, ale oprócz tego raczej dosięgniemy. Hades. Hydrauliczny, okej. Przepraszam. Tu się może przydać. A. Tylko gra obleśna. Spójrzcie tylko, co teraz się dzieje. Z wielkim dźwigiem przychodzi wielkie rozczarowanie. Tyle mogę powiedzieć. Czy brak ręcznego? Brak? W sensie ustawić, wyłączyć ręczny? Ja nic z tym dźwigiem nie mogę zrobić. Nie mogę teraz go podnieść do góry. Nie wiem, czy tak jest to realistyczne. W sumie środek ciężkości... Czy stoimy tylko na przednich kołach, tak? O, jestem ciekaw, czy ta aktualizacja poprawi to. Nie mogę tego wciągnąć, mogę to trochę wydłużyć. Tak? Okej, okay, wydłużam teraz, podciągam, tak? I teraz wykorzystując siłę... A, Jezu... Jest takie... Nie lubię gier wędkarskich, nie jestem fanem chodzenia na ryby. Aczkolwiek rybkę bardzo szanuję, tak? Ale to, co tu się dzieje, to chyba jest bardzo bliskie tej koncepcji.
Kamiński mówi, że tyłem. Zdaję sobie sprawę, to jest bardzo mądre. Przodem, czemu nie przodem? Mamy ten właśnie punkt podparcia. Chyba, że wiadomo. Co innego punkt, co innego fizyka gry, która pewnie coś wymyśliła strasznego. O. Rozczarowanko dźwig niestety. Że przodem mnie podnosi, ale tyłem mnie ściągnie. No chyba, że jest jakaś inna filozofia, ale sprawdzimy to. Mi się wydaje, że szanowni widzowie mają rację. Ale to jest coś w stylu, jest taka dziedzina nauki, która się nazywa troll physics. Czyli fizyka strollowana. To jest ta fizyka z gatunku, że jak jesteś na łódce i stojąc na niej będziesz dmuchał z wiatraczka w żagiel, no to popłyniesz do przodu. To jest coś, co tu się odpierdziela. Możesz wyciągarkę i żuraw naraz? Nie. Gra ma problem z dwiema linkami naraz. Nawet chyba w multiku. Że silnie go przeciwwaga. Sprawdzimy. Mówię, ja tutaj jestem. To jest epoka streamów, gdzie widz ma zawsze rację. Tak? To jest dobra epoka. Absolutnie szanujemy pomysły, kreatywność na czacie. Niezależnie od porcji, niezależnie od tego, że to jest prawda, tak? Od walki z fake newsami są serwisy społecznościowe. Nie wiem. Ojej, pierwsza rzecz, można było tu wjechać tyłem. No, spoko. Tak, program zero wanowania. Boję się, że to najzwyczajniej te kamienie tutaj mogą być jakieś. Okej, mamy bardzo ładne miejsce, żeby na ten. Tak? Czy jest pięknie waszym zdaniem? No moim zdaniem super. Okej, zabuksowane. Czyli zakopaliśmy się. Zakopanie to bezpieczeństwo. Tryb żurawia. W trybie żurawia włączamy spider nóżki. Uwaga, podnosimy do góry. Jestem ciekaw, czy ktoś miał przyjemność z sterowania tą kamerą. To jest szczyt makabry. Uwaga i czekamy, aż rybka chwyci. Rybka chwyciła, tak? Co może pójść nie tak? I uwaga, wciągarka. Ponieważ kamera pracuje jak chce, nie wiemy co tam się dzieje, ale widzimy, że jest ta pozycja bojowa, tak? Gdzie. No, tak może ma być, nie? Co wy na to? Czy tak ma być? Czy tak działa gigażuraw? Czy wszystko jest waszym zdaniem w porządku? Czy to wygląda dobrze? Coś tu śmierdzi. Moment, moment. Transformers. Powiem tak, moment, dostosuj. Ale nie, to absolutnie było racjonalne, tylko mi się wydaje, że fizyka tu jest skopana. Autorzy o tym wiedzą i warto będzie wziąć ten. Paka nie działa.
Tu musimy brać poprawkę, że jak ktoś naprawdę jeździł ciężarówką, to raczej ta wiedza mu się w tej grze nie przyda. Kosa coś tam wkleił. Ale to z prawdziwego życia kosa, nie? To co tam wklejasz, ten schemat. Tutaj obowiązuje życie... No, nie prościej byłoby wziąć zestaw naprawczy. Widzę, że jest ten... Pan, co psuje dobrą zabawę. No nie, nie chodzi, żeby było proście, zostaliśmy, tak? Chcemy to zrobić, żeby się czegoś dowiedzieć o fizyce tego świata, o sensie życia, sensie wyciągania i tak dalej. Sorry, ja się zgapiłem na czat. Drakos pyta, czy nie można by wyciągarki użyć, żeby się przytrzymać? Nie, nie możemy używać naraz dwóch lin. To prawdopodobnie doprowadziłoby do jakichś giga jaj. Albo było tak niezbalansowanie mocne, że szkoda gadać. Co w ogóle privki muszę odczytać? Kurczę, mam nadzieję, coś ważnego. Coś ciekawego, jakieś zaskakujące wieści? Czekaj, hamulce na wyciąganym samochodzie. Powinno być tak, że gra automatycznie zwalnia ręczny inteligentnie. Ale wiemy, jakie są jaja w grach. Żeby podjechać bliżej. Problem jest z miejscem. Dlatego wziąłem tego giga żurawia. My tam nie chcemy do tego piekła wjeżdżać. Tam jest piekło, tam jest ktoś umarł. Tak? Tam jest jakiś grup oficerów, czy takiego. Tak? Nie mamy ochoty tam wjeżdżać. Na tym polega tu wyzwanie. Wjechanie tam oznacza śmierć. Okej, ładne zaczepionko. Blokowanie dyferencjału. Łatwo idzie coś. Ciekawe, co tam się dzieje. Idzie. Proszę tego nie komentować. Okej, tego się nie spodziewałem. Że jesteśmy bardzo blisko jak coś. W 20 podejściu. 21. Jest okej. Jak to się nazywa? Wkurwianko? Tak? Karate ciężarówkami, tak, judo. Dźwignie, łamania, podcięcia.
Że pociągnij ten wrak równolegle do krawędzi. Papier, masz absolutnie rację. W sensie, nie obieramy tutaj najprostszej drogi. Tu jest taki moment, bo przez większość czasu gra się zachowuje w miarę logicznie. I to jest spoko. Albo nie, logicznie to jest złe słowo. Ale w miarę zgodnie z oczekiwaniami, które mamy prawo mieć, zakładając, że fizyka, którą znamy, jest... No, zasady fizyki są niezmienne. Ale w pewnym momencie dochodzi do niesamowitych absurdów, kiedy silnik zaczyna się wkurwiać. Silnik fizyczny gry. I to jest ten moment, kiedy dzieje się magia. To jest ten moment, kiedy unosi się cały dźwig i tak dalej. Okej, to ty. Tak? Chodź. Jakbyśmy zamontowali wyciągarkę z ciekawości tu i tu. Wtedy dzieją się też dziwne rzeczy. Tu intuicyjne byłoby chwycenie za koniec, ale... A chwyćmy za koniec, za początek. Za alfę i omegę. Tak blisko jeszcze nie byliśmy. Tak daleko jeszcze też nie byliśmy. Spróbujemy się trzymać bardziej pani trawy. Zamontuj na żurawiu. Zaraz. Co? Jak do tego doszło? Moment. Tak, żuraw. Słuszna uwaga. To z gatunku co jest? Dajcie klifa. Żuraw. Że nie czyta się podczas jazdy. Ale nie miało prawo się to stać. Dzień jak co dzień, dzień po dniu. Tak się dzieje, błotka cud. Najważniejsze, zapamiętałem już trasę, tak? Nie muszę patrzeć na mapę. Jest gdzieś licznik dni od ostatniego bana. Ja nie odpowiadam za bany wszystkie, bo jest tam, widzę, jedna osoba, która dostała bana i się domaga. Nie wiem, o co chodzi, tak? Może złamał regulamin, którego w sumie nie mamy. Może zrobił coś złego? Może się okazało, nie wiem, coś strasznego mógł robić. Ja tego nie wiem, tak? Ja dawno nikogo nie zbanowałem, niestety. Okej. Uwaga, teraz biorę ostry zakręt w lewo. To jest trójkąt bermudzki taki, nie? Wow! Co to waszym zdaniem było? Polem, że wjechałem na minę, nie?
Jesteśmy bardzo blisko. Wydaje mi się, że to jest moment, kiedy czas wyciągnąć kotwicę. Ciekawe, tam przywrócić żuraw stał się niezły jaja, ale nieważne. I podciągnąć dzieciaka. Jestem strasznie ciekaw, co to decyduje o miejsce zaczepu. Rozumiem, że zrobiłaby to myszka, tak? Jak wyciągnę teraz myszkę i wskażę. Nie, zaraz. Jezu, tak, Jezu! Tego nie ma na padzie! Boże, widzicie to? A ja jak... jak to się robi na padzie? Jakie to jest piękne, co to jest? Patrzcie. Co to po prostu... Nie, nie wierzę to. Raz bez żadnego wysiłku gościa wciągnąłem tutaj. Więc... Wykorzystamy teraz słynną dźwignię biodrową. Nie, nie wierzę to się... Że wiedziałeś o tym... Ktoś mi mówił, ale nie sądziłem, że to działa tak dobrze, jest tak dobrze zrobione. Narzucimy go sobie teraz, tak, przez biodro, pociągniemy za bark i powinien przelecieć. Jezu. Dobra, spadamy stąd. Nie wiem, co teraz się dzieje w ogóle. Mam gdzieś go wczepionego w swój ten i go ciągnę, tak jakby nic nie ważył. Czy naprawianko to jest jakieś mistyczne przeżycie tutaj? Nie wiem, coś... Spotkanie z Bogiem tej gry? Dawaj, kowboju. Mamy... I patrzcie na to. Myszką się męczę, a... Zaraz, z którym to robię? Teraz... Okej. Okay. A! Czyli chwytam... Jezu! Jakie to jest wygodne! Jakie to jest niesamowicie wygodne! To jest po prostu takie... Ej, ale czy ktoś w to gra wyłącznie na padzie? Nie wiem, można tak... Nagle jak z innego świata jest coś. A historii tej ciężarówki, którą ciągnę... I tak byś nie zrozumiał. Widzicie? To są ręce człowieka pracującego. Człowieka, który 20 razy wyjeżdżał do wypadku.
Czy ona nie jest wtopiona w tą podłogę jakoś? A jest w ogóle. Sorry, idziemy na jakimś tam biegu dla dziecka. Że pomyśl, co mają ludzie, co grają tylko na kierownicy. Nie, no ci, co grają na kierownicy, to są to ten poziom przechodzenia na kierownicy Dark Soulsów, nie? W życiu czegoś takiego nie przeżyłem. Nie, jeszcze dalej, przepraszam. W drugą stronę nie znam drogi. Nigdy nie wracałem tutaj. Znaczy, drogi powrotnie nie testowaliśmy, powiem tak. Że ma zniszczone zawieszenie, dlatego tak siadło. No, ja za to nie odpowiadam, tak? Ja tą ciężarówkę ten. I teraz dlatego to jest ważne, tak? Ja jej, bo można ją było naprawić, ale postanowiłem, że tego nie zrobię, bo. Zawsze się można dowalić, tak? Że była w lepszym stanie przed naprawą niż po. Nauczony życiem. To myślę, wydaje, że to jest ta lekcja, którą można wyciągnąć z tego, co się stało. Przez te 30 godzin dokowania ciężarówką. Że czasami nie warto się za bardzo starać. Tak? Lepiej zrobić brute force'em niż potem mieć problemy. Tak, tak pisze tam Marshall bodajże. Nie, że tak wyglądała, jak ją znalazłem. Ale wydaje się, trzeba będzie jakoś się połączyć z jakimiś kolegami jednak, żeby to już razem teraz... A dlaczego to się tak stało? Co tam Suchejdy znalazł? Czekaj, bo nie widzę jakiegoś... Widzę, że jest coś ciekawego. Bethesda ANZ, Bethesda... Czy naprawili już kierownicę i pedały? Coś było, że doszedł force feedback, którego nie było. Widziałem jakiegoś newsa. No, a tymczasem... Hej. Po półtorej godziny tego streamka i... 4 godzinach poprzedniego... Dostarczamy... W stanie takim, jak... Ją znaleźliśmy, ciężaróweczkę. Hej. Ty zaraz, co jest grane? Co on tutaj robi jeszcze? Ją dostaje? Wygrałem ciężarówkę. Jezu, mogłem, to jakbym wiedział, że to będzie dla mnie, tak? Dla siebie holuj jak dla siebie. To bym ją naprawił od razu. Jakie ja możliwości? Korzystamy z Fleet Stara. Tu widzimy, jest lepsza moc do masy. Dostosuj. Silnik. Czy ja tej już nie mam? W ogóle się czuję jak debil. Pewnie niewykluczone, że ja już taką mam. Zaraz. Fleet Star. Nie, White Western. To chyba jej nie mam. Pewnie było tak, że jak przywiozłem ją, to tylko gość powiedział, ale to już nie chcę.
O kurczę. To jest jakaś cheatorówka. Tak, giga opony możemy dać, sprzedać te stare. Wyciągarka z dłuższą liną. D2 lepsze, przenoteł robot. Nie, ja zawsze biorę droższe. Co powiedziałeś? Zaraz. Wziąłem droższe, terenowe. 47 trójki. Z czym są te lepsze? Jeden, dwa, trzy. No moim zdaniem... Ten bieżnik, co? Ale to są naprawdę lepsze? A, założyłeś te stare opony, możliwe. Czy to jest... wyglądem? Czy mają lepszy bieżnik? To rozumiem, ale czy w grze to ma sens? Bo w grze wiemy, że gry są głupie niestety, tak? Staty takie same. No dobra, tyle się namęczyliśmy. To co, to jest giga ciężarówka waszym zdaniem, która przewiezie wszystko? AWD jest. Przejdzie przez wodę? Przejdzie przez... Kurczę, nie wiem, co to jest... Co to możemy... Co z tym może przejechać? Woda wzbiera przez rzekę. Przez rzekę. A, pamiętam. Tak. Coś to się coś ten. Ale hajs mały niestety. Zaginione worki. Szlak Michigan. Baryłki z ropą. Ciężarówka z żurawkiem. I do stacji paliw, co? Najgorsze, to wszystko prawie zrobione mamy. A jakbyśmy się przenieśli do jednego lepszego świata, czyli do świata... Kluczowe sprawy. Cegły, pustaki i paliwo. Kurczę, dostarczmy na farmę, tak? Teraz na farmę. Na farmę. Cegły, deski, paliwo. Zacznijmy od paliwa. Czy czasami rozmawiamy z kimś? Jezu, w życiu, po co? A co się stało? Jest odruchowy, jadę do mojego głównego miejsca. Że paliwo już zrobił. Zrobiłem to, prawda. Czyli dobrze, podświadomie dobrze jechałem. No, podświadomie, nie wiadomo. Czy tak, giga opony. Kusi mnie, żeby wjechać w te... O, ale mi udrzyło. Prawda, wryłem się, ale udrzyło. I deski, co?
Ja chyba tutaj deski gdzieś wysypałem. Razem z przyczepą jedną. Że deski z poprzedniej mapy. Deski tu gdzieś były, jak się jechało za farmę. Na przyczepie, którą wypierdzieliłem. Czy błoto to partikle? Super pytanie, ten silnik jest customowy. Czy raczej tak, nie, ale nie spodziewałem się do czegoś. Co tam, kuzyn, czy wiedziałem, że 16 sierpnia na Epic darmowe Total War Troy? Wiedziałem, a jestem z tego przygotowany. Aha, teraz tak, jeszcze muszę dodać jedną rzecz z premier nadchodzących. Już za parę dni ten Command & Conquer. Zaraz, to... Przyjdziemy tam na Hama, bo mi się nie chce teraz już kombinować. O. This is living. To fuks z tym korze... z pieńkiem. Paliwo, deski, cegły. Świetnie. Udało nam się wziąć to lotne załadowanie. Czy będę grał w Desperados 3? Na Gogu jest demo i podobno dobre. Serio? Tak się składa, że mam zainstalowanego Goga. Bo pobierałem dzisiaj z niego Heroesów. Nigdy nie grałem w Desperadosy więcej. Byłem już trochę rozczarowany tą formułą komandosów, kiedy wychodzili. Dlaczego zajebiste, jeśli wolno zapytać? To w ogóle jest ciekawa ta tama, bo tak wychodzi, że... Znaczy fandom Shadow Tactics. Absolutnie, ta gra chyba jakieś tam powodzenie miała w sumie, Shadow Tacticsy. Moment, czy to już nie tutaj? Nie. Okej, Wotan jest fanatykiem w komandosów. Kurczę, no ja komandosów jedynkę skończyłem, dwójka już mi się tak za bardzo nie chciało. Po jedynce po dodatku... W dodatku w komandosach pojawiła się opcja niezabijania Niemców. I można ich było kneblować. Od tego momentu uratowałem chyba... nie zabiłem żadnego Niemca. Oczywiście kosztowało mi to 10-krotnie więcej czasu. Po tym wydarzeniu już nigdy uznałem, że nie zagram w taką grę. Kneble BDSM, owszem. Ale doprowadziłem do pokojowego zakończenia drugiej wojny. Ty, jak to idzie? Nieźle tutaj w ogóle. Tak, panie akwarelisto, dziękuję. Nie, co tam się nie działo? Przecież tam była taka patologia. Tak, jak zakończyłem drugą wojnę światową. Potem długo nie rozumiałem, czemu Amerykanie dokonują na przykład inwazji, dokonywali inwazji w Afganistanie, zamiast wysłać takich 7 komandosów. Co jest? A, brakuje jeszcze dwóch rzeczy, tak? Brakuje
Desek. Ale deski. Deski wysypałeś. Patrzcie, deski to są. Deski są tutaj. Jakby te deski zabrać. Mamy skończoną misję. A to wymaga jeszcze jednej rzeczy. Tak? Teraz, zaraz. Kończymy misję. Brakuje mi coś 360 zł do nowego poziomu. Ta misja zagwarantuje mi 440. Musimy to teraz zrobić. Nie ma głupich. Zaczniemy od teleportacji. Następnie. Wyciągniemy tego dziada. Zdedosujemy. Każemy mu... A! Wyciągarka. Fabryczna. Schowamy ją do tego. Wyciągniemy naszego nowego przyjaciela. Tak? Say hello to my little friend. Na ramię damy mu żurawia. I tak przygotowani, ale jeszcze możemy w ogóle dać platformę z burtami. Kup. Płaska platforma. Ktoś ma platformę z burtami, ja was znam. Ale poradzimy sobie z tego. Tak zaopatrzeni wyruszymy. Czy widziałem dodatek do elitki? Widziałem, rozpoczął się wielki wyścig. Kto będzie bardziej stabilny? Albo kto wygra, czy Star Citizen? Bo oni powiedzieli, że to jest pierwszy kwartał. Tak, że tak. Elitka dostanie chodzenie ludzikami w pierwszym kwartale 2021. Co do tego czasu zrobi Star Citizen? Czy okaże się, że elitka no wyprzedzi go w tej materii? Jak to będzie wyglądało? Ciekawe czasy, konkurencja, tak? Jak się czuje z tym, że elitka wyjdzie szybciej, lepiej, taniej? Czy taniej dla... nie wiem dla kogo. To i to była gra za $60, ale chyba teraz można dostać ta... Nie, no przecież to jest płatny dodatek, nie? Ty, to wcale nie jest taniej tak swoją drogą. Czy będzie wielka schizma ruczaju? Co się dzieje? Schizma w sensie, że będzie obrażonko na Star Citizena? Nie chcę go teraz odpalać. Jak to idzie? Jak to będzie miał ten jeszcze blokowanie dyferencjału, to jest ciężarówka, która przejedzie przez cały świat. Spójrzcie na to. Czy grałem w elitkę na VR-ze? Tak, bardzo dobre. Bardzo dobrze się bawiłem. Nie wiem, to jest jakaś... to jest cheato ciężarówka. Możemy ją tak nazwać. Jezu, Kajo jest obrażony na elitkę. Kamiński już zapłacił 100 zł w bundlu. No, nie no, to jest spoko cena, absolutnie. Czy będzie porównanie obu gier? Trudne pytanie zadajecie, tymczasem zaraz, deski są tą drogą. Ciężarówka Jezusa, prawda? Bardzo ładne określenie. Potem pyta, jak wciąż poszły wczorajsze wampiry? Nie, czy to było pośledzenie? Czy to jest wstyd dla ludzkości, co ja odwalam z tymi heroesami? Nie, te streamy niektóre usunę. To jest cały potencjał mój intelektualny, co ja tam robię. Jedna jednostka w 166 liczbach, tak? I wciskam, tylko guzik atakuje. Kamińskiego kosi indeks.
VR, co? Ma być teraz ten HTC, jakiś kask? No nie no, z VR-em jest dramat. Myślę, co się musi stać. Jezu, jak ta ciężarówka idzie, ona jest zepsuta w sposób cheaterski. Chyba źle pojechałem mimo wszystko. Że w elit cenia modelu, no to, ale to wszystko wiem. Tylko ludzie mają różne oczekiwania, nie? Mi się stare bardzo podoba. Liczę, że oni to dokończą. Czy niedługo przekroczą 300 milionów dolarów, nie? Więc podejrzewam, że Krzysztofowi się pieniądze nie skończą. Największym problemem Star Citizena jest to, że robią dwie gry naraz. To jest absolutna porażka. To jest największy dramat, bo robią grę single player i grę multiplayer. Tak naprawdę multi, który widzimy, to jest pic na wodę. Oni, moim zdaniem, to co oni zrobili, to wzięli... Bo rozwój miał być dużo szybszy. Tylko oni zrobili jedną aktualizację i rozbili ją teraz na cały rok. Żeby nie musieć pracować nad tym, co się dzieje. W sensie tam jest taki bardzo mały zespół, bo muszą pocisnąć ten single player. Mnie ten single średnio interesuje. Tak, już całkowicie między nami mówiąc, zaraz. Czy to jest... niespadnięte? Bo te burty uratowały Dubska? Moment. Ta z gówno. Okej. Jezu. Ej, dobra, na padzie się tego nie da zrobić, nie? Boże, jak się przytrzymuje? Nie. W sensie, takie ładne wyciąganko. Myszkiem teraz po prostu wbierę, chwytam i jestem Bogiem. Zobaczcie, jaki to jest piękny. To jest jakiś przekręt. Myszkiem chwytam, ciągnę, jestem Bogiem. Jezu, jak się, z takim plebejuszem byłem konsolowym to robiąc. To jest okrutne wręcz. Tak. Kamera wszystko pokazuje oczywiście.
Aha, to z naczepa. Dobra, teraz rozumiem, co ty poszło mi tak. A zde pyta, czy Citizen to gra na obecne czasy? Nie, gra jest spoko. Popularność wbrew pozorom rośnie. Ona jest jakaś tam w top 10 na Twitchu teraz. Najlepsze po prostu Star Citizen to jest DayZ w kosmosie. W sensie to, co tam jest dobre, to są interakcje między graczami. No bo tych gameplay loopów nie ma jeszcze. Analogia z DayZ jest bardzo dobra moim zdaniem. Tylko, że zakładamy, że Krzysztof dostarczy. Na stówę on tam faktycznie płaci specjalistom, tak? To nie jest jakiś tam kurczy Jozin z Bazin, który jest w tej bohemii, no bo jest kolegą prezesa od zawsze i robili Operation Flashpoint jeszcze w gimnazjum, więc głupio go zwolnić, tak Białek, nie, w tym wykopie, że nie zwolni tych pajaców wszystkich. Hej, osiągam rangę 9. Gdzie jest wasz Bóg? Coś tam się stało w ogóle, jakieś rzeczy dostałem. Czy jak to wygląda? Spójrzcie na to przede wszystkim. Zostało tylko przez rzekę. Brzmi jak banał. Sztak Michigan. Brzmi jak totalny. Dotrzyj do flagi, więc nie można wziąć jakiś łazik i tam dojechać. Tak, szlak Michigan, co nam daje 80 pieniędzy. No to jest bez sensu. Baryłki z ropą. No, 5 misji to jest coś, co się mieści na palcu jednej ręki dosłownie. Tu zostaje z kolei raz, dwa, trzy, cztery, 5 kontraktów. Jeszcze rzućmy okiem na, proszę dać holuj, dedosuj. Zobaczmy, czy tutaj coś podskoczyło, skrzynia biegów, więc wszystko trzeba znaleźć w terenie. Zawieszenie ten opony. Z łańcuchami to jest poziom 12, to jest coś osiągalnego. Nie wziąłem dłuższej liny, mogłem. W Michigan gdzieś leży koło zapasowe, nie? Snorkel do nurkowania. AWD. Rama, tu już mamy wszystko. Rób questy główne. Questy główne! Schowajmy to. W Czarnej Rzece z kolei. Zaginione maszyny, to trzeba by zrobić, bo to też jest paszczyli palców, nie? Lokalna rozgrywka, kopnij beczkę. Czy to śmierdzi banałem totalnym, wręcz powiem. I 130 punktów wpada. Zagubiona cysterna, która jest tu i wystarczy ją tylko cisnąć. To jest przyczepa. Z tą ciężarówką milisekunda jest zrobione. Metalowe belki. I co? Przepraszam, teraz przepraszam, że zapultałem się, ale dostajemy za to 700 punktów doświadczenia. A warto wspomnieć, że czy możemy zobaczyć teraz profil gracza spod RT, nie znasz takiego interfejsu. To dwie misje praktycznie tego typu i ten Michigan 47%. Więc tak, tuberą tutaj tniemy 2 godziny prawie odcinku wspaniałego. Ciach.